chwilę, ale z biznesowego punktu widzenia. Rzeczywiście jest tak, że jest takie, a moi koledzy i firmy, z którymi współpracujemy, i to tam szukamy pracowników. Są oczywiście... Daj Boże. Ja bym Instagrama od razu nie kasowała, bo to jest właśnie to medium, które pomogło mi między innymi znaleźć pracę i przebranżowić się de facto. I to było moje pierwsze źródło. Natomiast wszystkie inne już potem biznesowe media społecznościowe też poszły w ruch. Więc to jest to, co Aneta powiedziała, że bardzo warto to rozdzielić. Stworzyć, co tam powinno się znajdować. Na takim profilu, to jest istotne, musi być twarz. Po wyglądzie wybieracie ludzi nawet do pracy. Nie tylko dla nas jest estetyczne, na przykład zdjęcia ze ślubu, to biznesowe. I w tej chwili narzędzia dają nam takie możliwości, żeby to zdjęcie po prostu stworzyć poprzez sztukę. Obrabiać swoje zdjęcie, tylko chodzi o to przykładowo. Nie mamy, tak mówiąc, insta-friendly mieszkania, po prostu nie mamy super tła, ale są naprawdę strony. Nie będziemy teraz wymieniać nas, bo jest multum. Mhm. Po prostu wklejamy swoje zdjęcie, tło nam zrobi, dobierzemy sami kolory, wszystko. Ale to trochę oszustwo, sekund. Czy nie? No, oszustwo jest wtedy, kiedy przede mną... Zdjęcie, ja kiedy wiem. Przede mną siedzi... Prowadzenia mediów społecznościowych, bo myślę, że tak jak tu siedzimy, jesteśmy... Która też mnie rozwijała, po prostu dawała mi coraz to nowe umiejętności. Po prostu doprowadził do tego, że było tak i potem już było tak. To może inaczej. Czyli nie zniechęca. Absolutnie. Ludzie nic nie powiedzą, bo każdy po prostu lubi wtykać nos w swoje sprawy i za... No, nie znam dokładnie profilu, a, czy nie, tak? Profil kompetencyjnie, osobowość i te, które są stricte biznesowe, tam pokazujemy swoje kompetencje. Dobrze, zero-jedynkowe. Dziękujemy bardzo, my biznesowi. Dziękujemy. Aneta Czernek i Karolina Serafin, dziewczyny, super było was spotkać.